wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. We shall never surrender. Overcome this premeditated invasion. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. Witam w kolejnym odcinku podcastu. Ze względu na to, że bardzo interesuje Was kwestia relacji międzynarodowych, a także relacji zwykłych żołnierzy w trakcie II wojny światowej, idąc za ciosem, w dzisiejszym odcinku przedstawimy relacje węgiersko-polskie na początku II wojny światowej. Jeżeli chcesz wesprzeć naszą działalność już na początku, zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, a także łapkę w górę. To bardzo pomaga w promowaniu naszego kanału. Jeśli chciałbyś wesprzeć nas w inny sposób, wejdź na patronite.pl/beczkaprochu. Zapraszam do wysłuchania. Na początku nakreślę bardzo krótko wzajemne relacje polsko-węgierskie przed II wojną światową. Przez wieki Węgry i Polskę łączyły wyjątkowo przyjazne stosunki. Mimo odmiennych etnicznych i językowych uwarunkowań, Madziarów i Polaków łączył wspólny monarcha Ludwik Wielki czy też Władysław Warneńczyk, potem przez krótki okres wspólna dynastia, czyli Jagiellonowie, a także liczne małżeństwa zawierane między dynastiami panującymi w obu państwach. Oprócz związków dynastycznych, oba kraje łączyły także wspólne cele polityczne, czyli na przykład opieranie się niemieckiemu ekspansjonizmowi, a w późniejszym okresie także osmańskiemu, aż do bitwy pod Mohaczem. Oczywiście relacje te nie były całkiem cukierkowe. Trzeba wspomnieć chociażby o udziale wojsk siedmiogrodzkich w potopie po stronie wrogów Rzeczypospolitej, czy wysłaniu Lisowczyków przez króla Zygmunta III Wazę na Siedmiogród w celu odciągnięcia wojsk węgierskich od oblężenia Wiednia. Dodatkowo od rozbiorów Polski, jej południowa część, to jest Galicja, znajdowała się razem z Węgrami pod panowaniem Habsburgów aż do I wojny światowej. W tym momencie warto wspomnieć, że przed samym wybuchem Wielkiej Wojny relacje polsko-węgierskie były napięte. Chodziło tutaj nie tylko o spór graniczny w Tatrach, o Morskie Oko, ale także politykę madziaryzacji, którą Węgrzy mocno forsowali, a która dotykała ludność słowacką, a także Polaków mieszkających na terenie dzisiejszej Słowacji, na co spora część działaczy polskich w Galicji i nie tylko protestowała. Po zakończeniu I wojny światowej, wydarzeniem, które warto wspomnieć, był węgierski wkład w pokonanie nawały bolszewickiej. Otóż z Węgier przybywały transporty broni i amunicji dla polskich żołnierzy. Ten historyczny związek przetrwał podczas II wojny światowej. Warto tutaj zaznaczyć, że przetrwał mimo zupełnie różnych celów politycznych, które przyświecały obydwu państwom. Węgrzy, którzy zostali mocno okrojeni przez traktat z Trianon, dążyli do jego rewizji. Toteż naturalnie zbliżali się do państw rewizjonistycznych w tym okresie, czyli Niemiec i Włoch. Polska natomiast była beneficjentem porządku wersalskiego i dążyła do jego utrzymania i wzmocnienia. Druga wojna światowa i okres ją poprzedzający okazały się dla Węgier niezwykle burzliwe. Brały one aktywny udział w odzyskiwaniu terenów, które utraciły w 1920 roku na mocy traktatu z Trianon, część Słowacji w 1938, Ruś Zakarpacka w 1939, a w 1940 region północnej Transylwanii, natomiast w roku 1941 Baczka. W wyniku tych działań doszło do utworzenia granicy polsko-węgierskiej, co zresztą było bardzo istotnym celem politycznym dla obydwu państw. Nie chodziło tylko o sam sentyment, ale wspólna granica z Węgrami była istotna m.in. dla Beka, który chciał zbudować blok polityczny w naszym regionie świata i to określamy mianem III Europy Beka. Chociaż Polska i Węgry znajdowały się w przeciwstawnych układach sojuszniczych, wzajemne relacje tych krajów pozostawały przyjacielskie. Polska w dwudziestoleciu nigdy nie wystąpiła przeciwko swoim bratankom, nie ratyfikowała traktatów Trianon z 1920 roku i nie przystąpiła do antywęgierskiej małej ententy. Dobre relacje zostały wystawione na próbę we wrześniu 1939 roku, kiedy Niemcy proponowali Węgrom udział w ataku na Polskę. Jednak reakcja Węgrów była jednoznacznie odmowna na wszystkie takie prośby. Jeszcze w kwietniu węgierski minister spraw zagranicznych István Csáky tak oto pisał do ambasadora węgierskiego w Rzymie. Nie będziemy walczyć bezpośrednio przeciwko Polakom, bo byłoby to niemożliwe z uwagi na politykę wewnętrzną, a ponadto dyktuje nam tak nasze moralne przekonanie. Z drugiej zaś strony Niemcy nie mogą powiedzieć, że ich nie poparliśmy. Jeżeli jednak wpuścilibyśmy Niemców bez jednego słowa lub przy ewentualnym sprzeciwie, żeby z terenu Węgier walczyli z Polską, to wybuchłaby tu rewolucja i nastałaby taka moralna apatia,
że tracąc wiarę w siebie, znaleźlibyśmy się w gorszej sytuacji niż wspomagani przez Niemców Słowacy. Premier Węgier Paltelecki zwrócił się osobiście do Hitlera, aby poinformować go o tym, że Węgrzy nie wezmą udziału w ataku na Polskę. Cytując: mam przyjemność oświadczyć Waszej Wysokości, że Węgry, o ile nie zajdzie poważna zmiana w zachodzących okolicznościach, z przyczyn moralnych nie widzą możliwości zbrojnego wystąpienia przeciwko Polsce. Można to określić jako jeden z nielicznych przykładów w historii, kiedy nie tylko politycy mówią o względach moralnych, ale potem rzeczywiście te względy moralne rzutują na ich decyzje. Zbliżone do tego nastroje były obecne w społeczeństwie węgierskim, skandowano na różnych wiecach w roku 1939 „Niech żyje Polska” czy „Nigdy nie użyjemy broni przeciwko Polsce”. Kolejnym bardzo ciekawym źródłem historycznym może być list Czakiego, który wysłał do Mussoliniego w roku 1939. Niezaprzeczalnym celem węgierskiego rządu jest udowodnienie w sposób wykluczający wszelkie wątpliwości i jawny przyjaźni z państwami Osi. Jak do tej pory rząd polski zarówno w stosunku do państw zachodnich, jak i w Rumunii uczynił wszystko, aby chronić zasadnicze węgierskie interesy wobec Rumunii. Włochy byłyby pierwszym państwem, które wiedząc o tym potępiłyby naszą niewdzięczność. Tym bardziej nie rozumiemy ewentualnych wątpliwości wobec naszej lojalności, ponieważ i Włosi i Niemcy zawsze wiedzieli, że nie będziemy prowadzić działań wojennych przeciwko Polsce. Czaki wspomina tutaj o Rumunii. Z jednej strony była ona sojuszniczką Polski, z drugiej wrogiem Węgier. Bardzo ważne dla Węgier było przynajmniej neutralne lub nawet próbujące rozwiązać spór węgiersko-rumuński nastawienie Polski. Bardzo ważnym elementem relacji polsko-węgierskich była kampania wrześniowa, która rozpoczęła się 1 września 1939 roku. Niemcy chcieli użyć linii kolejowych na Rusi Zakarpackiej, aby przewieźć niemieckie wojska nad granicę z Polską. Próbowali zachęcić Węgrów do wyrażenia na to zgody, obiecując im zdobycze terytorialne. Czaki odmawiał: nie angażowanie się Węgier w działania zbrojne przeciwko Polsce to sprawa honoru narodowego i narodowej godności Węgrów. Horthy groził nawet Niemcom, że gdy oni zdecydują się na samowolkę, to wysadzi tunel kolejowy w Łupkowie, a to miało sparaliżować połączenie z Polską. Ważnym elementem, który na pewno wpłynął na podjęcie takiej decyzji, był fatalny stan węgierskiej armii. Po pierwsze, odczuwała ona braki sprzętowe, ponieważ kraj miał znaczące braki przemysłowe, a także mieli oni narzucone przez traktat z Trianon ograniczenia. Chociażby ograniczony pobór, który dawał się we znaki w taki sposób, że Węgrom brakowało wyćwiczonych mężczyzn, którzy mogliby być powołani na czas wojny. Sprzęt, jeśli był, był często mocno przestarzały. Używano tutaj na przykład włoskich tankietek, które miały problemy z pokonaniem pól dyniowych. Gęsto rosnące łodygi dyniowe potrafiły według niektórych relacji unieruchomić te tankietki. Jeszcze przed wybuchem wojny część węgierskich gazet posiadała specjalne kolumny poświęcone konfliktowi polsko-niemieckiemu. Były artykuły informujące, jak Polacy postrzegają agresywną politykę Hitlera i jakie działania podejmują w świetle przygotowań Słowacji do konfliktu. To szczególnie interesowało Węgrów, którzy mimo niemieckich gwarancji dla Bratysławy nie porzucili nadziei na odzyskanie całości tzw. Górnych Węgier. W sierpniu 1939 roku w prasie węgierskiej pojawiły się raporty precyzujące żądania Hitlera wobec II Rzeczypospolitej, wśród których kluczowe znaczenie miał spór o wolne miasto Gdańsk. Przedstawiono całe spektrum złożoności sporu wokół tego miasta, podkreślając antypolskie nastawienie gauleitera wolnego miasta Alberta Forstera. Były też, chociaż w mniejszości, gazety przyjazne Rzeszy, które przedstawiały problem Gdańska z perspektywy Berlina, w swojej retoryce obwiniając rząd polski o zaognienie konfliktu wokół miasta. Druga Rzeczpospolita otrzymała także wsparcie od prasy węgierskiej. W poufnej depeszy rządu węgierskiego do prasy zalecano, aby odnośnie do działań wojennych w Polsce przekazywała ona informacje pochodzące wyłącznie od Polskiej Agencji Telegraficznej oraz oficjalne komunikaty rządu RP, a także wiadomości pochodzące od jednego z przedstawicieli. Informacji z innych źródeł sugerowano nie podawać, tłumacząc, że nie można ich zweryfikować. W prasie pojawiało się wiele artykułów o historycznej przyjaźni obu narodów i o łączących je więziach. Wyrażano podziw dla bohaterstwa Polaków i współczucie dla umęczonego narodu.
Dodatkowo dyrektor Departamentu Prasy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wydał tajne zarządzenie zakazujące podawania zakresu pomocy dla uchodźców przybywających z Polski, a 5 oddział z Sztabu Generalnego rozpoczął wstrzymywanie informacji prasowych o liczbie uchodźców cywilnych i wojskowych, o ilości i rodzajach broni oraz pojazdów wojskowych i innych materiałów wojennych, które w wyniku ewakuacji wraz z Wojskiem Polskim zostały przywiezione na Węgry. Warto tutaj chwilę poświęcić na to, aby opowiedzieć o samych losach polskich żołnierzy na Węgrzech. Wspólna granica polsko-węgierska okazała się zbawieniem, ponieważ aż do 28 września pozostawała otwarta. Węgrzy musieli ją zamknąć później, dopiero po silnych naciskach niemieckich. Madziarzy zajęli się tworzeniem organizacji, których celem była pomoc uchodźcom z Polski. Żołnierze Wojska Polskiego na granicy byli rozbrajani i wysyłani do obozów internowania, czemu w zasadzie towarzyszyły powszechne przejawy sympatii, życzliwości, uznania, które okazywali wobec Polaków pogranicznicy węgierscy, żandarmeria, żołnierzy, urzędnicy, a także nierzadko ludność cywilna. Zdarzały się przypadki wrogości, ale wrogo reagowali głównie obywatele węgierscy niemieckiego pochodzenia. Co robiły władze? Starały się przeprowadzić rozbrojenie żołnierzy tak, aby nie naruszyć ich godności i docenić ich wcześniejsze działania na froncie. Często tej czynności dla wszystkich przykrej towarzyszyło odgrywanie przez orkiestrę wojskową hymnu polskiego. Generał Kazimierz Sosnkowski, i powołam się tutaj na artykuł Węgrzy wobec agresji Niemiec na Polskę Anny Kołakowskiej, który znajdziecie na stronie przystanekhistoria.pl, link zostawiam w opisie i zacytuję za autorką, podczas eskorty do Egeru miał powiedzieć: zostaliśmy wyładowani przed posterunkiem żandarmerii we wsi Toszka. Żandarmi węgierscy okazali się dobrodusznymi, gościnnymi ludźmi. Zaproszono nas na wspólną wieczerzę i odstąpiono nam 4 posłania we wspólnej izbie koszarowej. Autorka cytuje w swoim artykule także 2 bardzo ciekawe wypowiedzi. Po pierwsze, Polacy mieli spotkać się z polskimi flagami, a także powitalnymi napisami, jak choćby witajcie bezdomni, lecz drodzy nam bracia, a także cytuję wspomnienia generała Stanisława Maczka. 10. Brygadę kawalerii przyjmowała i fetowała, poiła i żywiła na każdym kroku cudowna ludność węgierska. Trudno zapomnieć tyle godności i tyle serca. Gdy w pierwszym dniu przesunięto sztab brygady do małego miasteczka, cała ludność wylegała na rynek i w mig rozdrapali nas między siebie. Mnie i mej rodzinie dostał się zasobny i duży dom właściciela poczty. Gospodarze usunęli się do jakiejś komórki, by nam dać najlepsze pokoje. Od stołu zastawionego wybornymi potrawami i winem prawie się nie wstawało, bo całe falangi ludzi przychodziły, żeby nas zobaczyć i powitać. Warto tutaj przytoczyć wspomnienia generała Maczka. Wspominał: major Emil Słatyński, choć nie bardzo władał językiem niemieckim, nie mówiąc już o węgierskim, co noc pił na umór z pułkownikiem węgierskim, komendantem swego obozu, utwierdzając przyjaźń polsko-węgierską. I co noc przed godziną 12 do stołu podchodził wachmistrz żandarmerii z meldunkiem, o której godzinie i na jakim kierunku będą jego patrole, a raczej podkreślając, o której i gdzie ich nie będzie. Na co pułkownik węgierski dorzucał: tylko nie więcej jak 30. Po kilku tygodniach 10. Brygada Kawalerii Motorowej po kampanii wrześniowej w Polsce i internowaniu na Węgrzech znalazła się w powolnym, oryginalnym ruchu na raty do miejsca nowej zbiórki we Francji. Warto tutaj powiedzieć, że same obozy internowania nie były oczywiście miejscem docelowym dla żołnierzy. Dla większości polskich żołnierzy był to jedynie przystanek na drodze do formującej się we Francji pod dowództwem generała Władysława Sikorskiego armii. Wracając jednak do prasy. Kolumny informacyjne dodane po przygotowaniu do druku głównych gazet z 1 września 1939 roku informowały o naruszeniu granicy polsko-niemieckiej przez wojska hitlerowskie w kilku punktach oraz o bombardowaniu polskich miast. Tytuły w numerach z 2 września nie pozostawiały złudzeń. Wybuchła wojna polsko-niemiecka, pisały. W raportach węgierskiej agencji informacyjnej cytowano wypowiedzi polskiej agencji telegraficznej. Cytat. Rano 1 września wojska Rzeszy przekroczyły granicę polską, nacierając na polski garnizon na Westerplatte w Gdańsku, który odparł atak. Samoloty niemieckie dokonały kilku nalotów bombowych na Kraków i miasta na Górnym Śląsku. W tym tygodniu ukazała się odezwa premiera Telekiego do narodu węgierskiego, zapowiadająca wprowadzenie w kraju stanu wyjątkowego w związku z sytuacją w Europie.
Premier Węgier poinformował, że rząd podjął specjalne działania, takie jak powszechna mobilizacja, kontrola cen, ograniczenie prawa do zgromadzeń i co najważniejsze, cenzura prasy. Co najważniejsze, węgierska agencja informacyjna w swoich relacjach podkreślała, że to nie Polska była stroną atakującą. W pierwszych wrześniowych numerach gazet na wybrzeżach Dunaju pojawiały się także informacje o reakcjach mocarstw na inwazję Rzeszy na Polskę, która według węgierskich dzienników mogła zadecydować o szybkim doprowadzeniu do pokoju lub przekształceniu się sytuacji w konflikt zbrojny na światową skalę. Wiele miejsca poświęcano paktowi Ribbentrop-Mołotow. Prasa węgierska nie spekulowała na temat jego znaczenia, podkreślając raczej oficjalnym językiem pakt o nieagresji między dwoma państwami. Już w sierpniu węgierskie gazety zaczęły publikować artykuły analizujące możliwy przebieg historii Europy i świata. Pokój czy wojna? Jedna z węgierskich gazet, Kecskeméti Elenur, pisała o nastrojach wśród ludności polskiej. Ludzie nie mogą porzucić nadziei, która wciąż świeci na niebie, ponieważ ciągle możliwe są rozwiązania pokojowe. Publikowano także informacje z frontu. Cytat. Wzięcie Częstochowy było pierwszym wielkim sukcesem militarnym Niemiec. 6 września gazety pisały o pozycji polskiego wojska. Bardzo niepokojące, ale jeszcze nie rozpaczliwe. W artykułach często zwracano uwagę na heroiczną walkę polskich żołnierzy. W pierwszej dekadzie września ukazały się także artykuły o obronie Gdańska i Gdyni przez Polaków oraz o powietrznym ataku Niemiec na Polskę. Niemieckie samoloty zniszczyły polską infrastrukturę transportową i atakowały obiekty cywilne. Węgierska prasa także dużo uwagi poświęcała obronie Lwowa. Interesujące są artykuły rozwiewające zagraniczne doniesienia o przekroczeniu przez wojska węgierskie polskiej granicy. Zaznaczano, że Węgry nie przeprowadzają żadnej interwencji zbrojnej w Polsce, gdyż takie są twarde rozkazy rządu węgierskiego. Węgierska agencja informacyjna odnotowała przyczyny polskich porażek militarnych. Cytat. Dzięki nowoczesnemu uzbrojeniu i najnowocześniejszemu szkoleniu straty armii niemieckiej są stosunkowo ograniczone w porównaniu ze stratami poniesionymi przez Polaków. 7 września 1939 roku w artykule Ludność ucieka z Warszawy major Elet podał w czołówce artykułu, że część mieszkańców i rząd, który ruszył w kierunku Lublina, opuścił bombardowaną Warszawę. Obrona Warszawy stanowi istotny punkt w relacjach prasowych na Węgrzech. Uważano ją za bardzo istotny punkt oporu, od którego zależały dalsze wysiłki militarne Rzeszy i Polski. Kecskeméti Elenur podał 12 września, że wojna zaczyna przybierać bardzo poważny przebieg. W piątek z oficjalnego raportu wynikało, że niemieckie jednostki zmechanizowane weszły do Warszawy. Nie oznacza to od razu zajęcia ogromnej stolicy Polski. Warszawa jest rozłożona na tak dużym obszarze, że zdobycie jej w krótkim czasie jest niemożliwe. Ponadto polskie dowództwo wojskowe wezwało polską ludność cywilną do oporu, a ta natychmiast zaczęła budować okopy. Dziennik Eger. Bohaterstwo obrońców Warszawy przejdzie do historii Polski. Pozbawieni wody, żywności i najniezbędniejszych środków do życia, lecz niezłamani moralnie, zaprzestają walki. Popołudniowe wydania z 17 września 1939 roku oraz gazety z kolejnego dnia aktywnie informowały o przekroczeniu przez Armię Czerwoną granicy Polski. Przykładowy nagłówek. W niedzielę rano wojska sowieckie wtargnęły do Polski. W tym donosiły o stanowisku ambasadora RP w Moskwie Grzybowskiego, zarówno cytując światowe agencje prasowe, jak i własne relacje. Węgierska agencja prasowa informowała o walce podejmowanej przez polskie oddziały w związku z inwazją sowiecką. W tym kontekście często odwoływano się do postawy Rumunów, którą wyszydzano za brak militarnej pomocy dla Polski. Tutaj pojawiają się braki informacyjne ze strony węgierskiej, bowiem o ile prawdą jest, że Rumunia była związana z sojuszem z Polską i była zobowiązana do przyjścia jej z pomocą w obliczu ataku Sowietów, to Józef Beck we wrześniu 1939 roku zwolnił rumuńskiego sojusznika z tej konieczności, bowiem wobec jednoczesnej agresji Niemiec i Sowietów to i tak nie pomogłoby i nic by nie dało. I drugim powodem było to, że Beck liczył, że Rumuni przepuszczą jego i rząd na zachód, jednak ci ugięli się pod naciskiem Niemców i ich internowali. Artykuł w Kecskemét i Śwideke, cytat. Tragedia w Polsce dobiegła końca. Od 2 tygodni trwają intensywne walki na polskich nizinach. Od 2 tygodni trwa wojna polsko-niemiecka, w której lada chwila spodziewano się upadku Polski. Kulminacją losu Polaków było przekroczenie granicy Polski przez wojska sowieckie o 3 nad ranem w niedzielę.
wkroczenie do wschodniej części Polski w celu obrony mniejszości ukraińskiej i białoruskiej. Pod koniec września w węgierskiej prasie pojawiają się informacje o ucieczce polskiego rządu do Rumunii i jego internowaniu. Artykuł z 25 września w tygodniku Hetwy był zatytułowany proroczo: koniec kampanii polskiej. Było to swoiste podsumowanie prawie miesięcznej walki z Wehrmachtem. Polska nie ma już głównej linii obrony, a ostatnie 8 dni jest decydujące dla losów kampanii Armii Polskiej. Gazeta Fuget Lenschik na swojej stronie tytułowej z 3 października 1939 roku pisała o bohaterskich obrońcach Helu, którzy przez wiele dni walczyli o jego utrzymanie, ale w końcu, cytując, złożyli broń. I wraz z kapitulacją Półwyspu Helskiego padła ostatnia polska twierdza obronna, a armia niemiecka wkroczyła do Warszawy. Gazety węgierskie podkreślały, że losy państwa i społeczeństwa polskiego są teraz w rękach Hitlera i Stalina i rzeczywiście wkrótce Polacy mieli doświadczyć, jak ciężki i okrutny miał być ich los. Ciężkie relacje węgiersko-niemieckie. Warto zaznaczyć, że same relacje Berlin-Budapeszt nie były usłane różami. Decydenci i oficjele węgierscy wywodzili się z arystokracji i byli politykami w starym stylu. Toteż duża część z nich zwyczajnie gardziła narodowym socjalizmem, a sojusz z III Rzeszą był czysto strategicznym posunięciem. Paul Teleki był na przykład bardzo poruszony paktem Hitler-Stalin, czyli Ribbentrop-Mołotow, który uważał za zdradę Niemców. A po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski 17 września mówił, że jedynym systemem gorszym od nazizmu jest bolszewizm. To też był moment, którego Węgrzy się obawiali, bowiem uważali, że istnieje ryzyko, że Sowieci będą próbować przekroczyć granicę węgiersko-polską i wkroczyć na Ruś Zakarpacką, ale poza incydentami, gdzie głodni radzieccy żołnierze kradli jedzenie węgierskim pogranicznikom, do czegoś takiego nie doszło. Warto zaznaczyć także coraz większe wpływy niemieckie w Dolinie Dunaju, zarówno gospodarcze, jak i polityczne. Sprawiały one, że Węgrzy darzyli swoich niemieckich partnerów mieszanką niechęci i strachu. Ten strach widać w wizycie Czakiego w Rzymie, którą odbył 18 sierpnia. Prosił Włochów o odsłonięcie Węgrów od niemieckiego ataku, którego ci obawiali się po odmowie wzięcia udziału w eskapadzie przeciwko Polsce. Ciano zanotował. Czaki nie ma wyrazistego obrazu sytuacji i nadal myśli o możliwości niemieckiego blefu. Powiedział, że naród węgierski w 95% nienawidzi Niemców. Sam regent Horthy, mówiąc o nich, nazwał ich rozbójnikami i bufonami. A pani Horthy powiedziała, że nawet ona chwyciłaby za broń, gdyby trzeba było walczyć przeciwko Niemcom. Mieszanie Niemców w węgierskie sprawy widać także w kwestii wyboru króla. Węgry formalnie były królestwem, ale nie miały króla. Regentem był Miklós Horthy. Kandydatem był książę Aosty z bocznej gałęzi dynastii sabauckiej panującej we Włoszech, ale Niemcy wetowali takie pomysły. 9 września, kiedy Ribbentrop zgłosił żądanie wobec Węgier dotyczące skorzystania z ich terytorium do zaatakowania Polski od tyłu, chociaż na razie bez gruźb, Czaki znowu wyraził zaniepokojenie i powiadomił o tym Rzym. Ciano komentował: Węgrzy nie chcą się na to zgodzić, rozumiejąc, że w praktyce zwiastuje to okupację ich kraju. Mają rację. Po powrocie z Salzburga zwracałem uwagę Duce na to, że Niemcy używają wobec Węgier tego samego języka, którego przed 6 miesiącami używali wobec Polski. Niemieckie awantury. A kiedy Węgrzy kategorycznie odrzucili wszelkie żądania Berlina wobec sprawy polskiej, Ciano stwierdził: myślę jednak, że ta odmowa nie będzie Węgrom zapomniana, a Niemcy prędzej czy później wystawią im rachunek. Pod koniec września Ciano w dzienniku notował: mimo stanu alarmowego na Węgrzech panuje tam zupełny niepokój i równie mocna determinacja, aby w razie niemieckiego najazdu na kraj bić się. Teleki nazywa Hitlera gangsterem, a Czaki kazał mi powiedzieć, że Ribbentrop nie krył przed nim swojej nienawiści do mnie. Jestem tym bardzo zaszczycony. Symptomatyczna była też rozmowa premier Węgier Pala Telekiego z Cianem w 1940 roku. Zaskoczył hrabiego di Cortellazzo pytaniem: czy umie pan grać w brydża? Dlaczego się pan pyta? W przewidywaniu dnia, w którym obaj znajdziemy się w obozie koncentracyjnym w Dachau. To pokazuje, że Węgrzy wcale nie byli chętni sojuszowi z III Rzeszą, a kiedy ta zdobyła kontrolę nad Europą, to Węgrzy, podobnie jak Włosi, zdali sobie sprawę z tego, że Niemcy są surowymi panami i gra z nimi, by obalić porządek wersalski, mogła nie być warta świeczki. To potwierdziła dodatkowo okupacja Węgier w 1944 roku przez wojska niemieckie i ustanowienie rządu marionetkowego.
Polityka rządu węgierskiego dotycząca polskich uchodźców, chrześcijańskich, żydowskich, wojskowych i cywilów musiała się niestety zmienić pod koniec wojny. Z jednej strony wojska węgierskie kontrolowały pewne obszary Polski podczas wojny, m.in. Wołyń, czy były obecne w okolicach Warszawy w trakcie powstania. Trzeba powiedzieć, że tam gdzie byli Węgrzy, tam polskim cywilom żyło się dobrze. Dochodziło nawet do sprzedaży broni polskiemu podziemiu. W tym samym czasie Węgrzy dobrowolnie przyjęli Polaków w swoje granice. Tym, którzy nie przedostali się na zachód, żyło się całkiem dobrze, choć niestety do czasu, bowiem na ich los oddziaływały stosunki węgiersko-niemieckie i wpływ nazistów, którzy próbowali wywierać wpływ na stosunki wewnętrzne. Między innymi objawiało się to w obaleniu Horthyego i przejęcia władzy przez marionetkę nazistów Ferenca Salesiego, który był przywódcą strzałokrzyżowców i zaciekle atakował Polaków. Jednak jest to sytuacja na inną opowieść. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli odcinek Wam się spodobał, koniecznie zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, a także łapkę w górę. Możecie także zostawić komentarz. Wtedy zrozumiemy, że ta seria Wam się podoba i będziemy ją zapewne kontynuować aż do końca II wojny światowej. Dziękuję za wysłuchanie.